41 firm zgłosiło się do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W tej chwili zgłoszenia firm, które wyraziły chęć uczestniczenia w konkursie, zostaną poddane analizie formalno-prawnej. Firmy, które uzyskają pozytywną ocenę, zostaną zaproszone do złożenia koncepcji, a te powinny wpłynąć do Urzędu Miejskiego do 4 czerwca. Autorzy najlepszych koncepcji hali sportowo-widowiskowej otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 50, 40 i 30 tysięcy złotych. Nagrodą w tym konkursie jest możliwość zaprojektowania tego obiektu, pokazania całej koncepcji terenu, bo koncepcja będzie się sprowadzała nie tylko i wyłącznie do pokazania hali widowiskowo-sportowej, ale również w przyszłości stadionu piłkarskiego i mam nadzieję, że ta koncepcja odpowie na nasze zapotrzebowanie. Hala sportowo-widowiskowa i stadion zlokalizowane będą w Radomiu przy ulicy Struga. Inwestycja planowana jest jako nowoczesny, bezpieczny, komfortowy i zapewniający widzom wysoki standard widowiskowości, wielofunkcyjny obiekt odpowiadający międzynarodowym standardom. Hala będzie musiała spełniać wymogi międzynarodowych federacji sportowych i przeznaczona będzie głównie dla dyscyplin halowych, to jest piłka siatkowa, koszykówka i piłka ręczna. To są dyscypliny, na których w dużej mierze Radom dzisiaj buduje swoją pozycję sportową. Siatkówka jest chyba taką obok piłki nożnej najistotniejszą dyscypliną sportu w sensie historycznym, bo to też trzeba podkreślić. Obiekt ma także stwarzać możliwość wykorzystania go jako miejsca do organizacji widowisk kulturalnych, konferencji, wystaw czy koncertów. Urząd Miejski, jak podkreśla prezydent, stara się pozyskać na budowę hali dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że taka potrzeba zostanie wsparta przez ministra sportu. Wiele środowisk bardzo mocno zabiega o to, żeby to było realizowane. Ja zabiegam też od kilku lat o taką formę wsparcia. Maksymalny koszt realizacji inwestycji i zagospodarowania terenu to 80 milionów złotych. Kwota ta nie obejmuje kosztów przebudowy stadionu piłkarskiego.